Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Za chwilę porozmawiamy o temacie, który rozgrzewa Was do czerwoności. Codziennie na Instagramie albo w komentarzach na YouTubie widzę pytania na ten temat, czyli jakie są moje przewidywania na maturę 2021? Co być może się pojawi na egzaminie? Postanowiłam w dzisiejszym materiale udzielić Wam informacji na ten temat, zastanowić się nad tym dogłębnie, ale chciałabym, żebyście z tego filmu wynieśli też inne kwestie, czyli przypomnę Wam lektury obowiązkowe, powiem, jakie lektury pojawiały się w poprzednich latach, dojdziemy do tego przewidywania na drodze analizy, jeśli to zdanie zabrzmiało poprawnie, czyli po prostu postaram się gdzieś jeszcze wrzucić jakieś rady, o czymś wspomnieć, przypomnę też tę budowę egzaminu w 2021 roku, która będzie się nieco różnić od tej klasycznej, więc mam nadzieję, że z tego filmu skorzystacie, miło spędzicie czas i co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, że żeby zdać maturę, to trzeba znać lektury gwiazdkowane i też mieć po prostu polonistyczną wiedzę. Jeżeli czujecie, że Wam jej brakuje, to zajrzyjcie koniecznie na notatkidomatury.pl albo kursydomatury.pl, bo tam zawarłam moje materiały, które przygotowują Was do tego egzaminu. Są tam też bezpłatne próbki, na przykład lekcja z Biblii, więc warto zajrzeć i chociażby z tych materiałów skorzystać. To co? Nie przedłużam zatem, zaczynajmy. Zanim przejdziemy do takiej części głównej, rozpoczniemy te kroki naszej analizy, naszego maturalnego wróżbiarstwa, to chciałabym takie jedno małe zastrzeżenie na samym początku tego filmu poczynić. Choć może wydawać się ono Wam oczywiste albo oczywistym. Kochani, to będą moje przewidywania. Absolutnie nie chciałabym, żeby ktokolwiek z Was traktował ten filmik jako źródło wiedzy, to znaczy uznał, że jeżeli chodzi oczywiście o to przewidywanie, bo wszystkie inne kwestie takim źródłem mogą być, ale żebyście nie uznali po oglądaniu tego materiału, że Wy się uczycie tych lektur wskazanych przeze mnie, albo nie uczycie się tych, co do których ja wyraziłam wątpliwość, że ich pewnie nie będzie z takiego czy takiego powodu. Lektury ogwiazdkowane to lektury ogwiazdkowane, znać należy je wszystkie i tutaj dyskusji nie ma. I właśnie dlaczego to się może wydawać oczywiste, a dlaczego zdecydowałam się o tym powiedzieć? Bo parę razy dostałam takie wiadomości, pół żartem, pół serio, ale nigdy nie wiem, ile jest tego żartu, a ile jest tego serio, że no niech Pani powie, niech Pani się zastanowi, niech Pani da znać, bo skoro w tamtym roku Pani zgadła, to w tym roku będę się uczyć tego, co Pani powie. Więc Pani mówi, żeby uczyć się wszystkich lektur ogwiazdkowanych, bo to jest najbezpieczniejsza forma przygotowania do egzaminu. No to co? Zaczynajmy. A skoro zaczynamy, no to musimy się zastanowić w ogóle, co my tutaj będziemy przewidywać, co to znaczy, jakie lektury będą na maturze, co określamy. Określamy, próbujemy odgadnąć, jaka lektura będzie lekturą przywołaną w pierwszym temacie rozprawki, czyli takim, który będzie prosił Was o odwołanie się do przytoczonego fragmentu lektury ogwiazdkowanej oraz jej całości, a także innego, najpewniej tekstu kultury, ale zwracajcie uwagę na polecenie, żeby zobaczyć, czy tam jest tekst kultury, czy tekst literacki. Więc to jest pierwsza rozprawka i tu będziemy się zastanawiać, cóż też w tym roku może się pojawić. A druga rozprawka, tutaj dwa, druga rozprawka to taka, gdzie przywołana zostanie lektura spoza kanonu i trzeba będzie odwołać się do fragmentu i do innych tekstów, no i znowu literackich bądź kultury. Spoza kanonu lektur ogwiazdkowanych, to muszę powiedzieć, tutaj gdzieś wyświetlę Wam ten wpis, ten wyimek z wymagań egzaminacyjnych na tę najbliższą maturę 2021, żebyście dokładnie widzieli, jak to w tych dokumentach ministerialnych zostało ujęte. No i właśnie nad tym próbujemy się zastanowić. Ja jeszcze oczywiście dorzucę coś od siebie, bo może zastanowimy się, czy będzie zadanie polegające na rozpoznaniu fragmentu lektury, a jeśli tak, to co też tam się pojawić może. No to co? To lecimy dalej i przypominamy sobie przede wszystkim, jakie w ogóle lektury ogwiazdkowane mamy, z czego możemy skorzystać i na co zwracać uwagę, co trzeba umieć. I to jest ten moment filmu, gdzie kiedy pojawią się plansze, to dosłownie możecie to spauzować, zescreenować sobie, nie będę miała tego Wam za złe i po prostu nosić w telefonie, nie wiem, na tapetę sobie ustawić, żebyście tę listę mieli i o każdej porze dnia i nocy byli jej pewni. No i dobra, ja sobie tu spojrzę na ściągę, czyli z poziomu gimnazjum obowiązuje Was Jan Kochanowski, wybrane fraszki, treny, 5, 7, 8.
powiedzmy. Ignacy Krasicki, Wybrane bajki, czyli po prostu wybrane bajki tego autora. Oczywiście Zemsta, Fredro, Dziady, część druga Mickiewicza, Wybrana powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, Quo Vadis, Krzyżacy lub Potop, no i inne poznane w całości lub w części. Oraz wiersze wybranych poetów, więc to są lektury z gimnazjum, a z poziomu liceum Bogu Rodzica, Jan Kochanowski, Wybrane pieśni, treny, ale inne niż w gimnazjum i psalm, Adam Mickiewicz, czyli Dziady, część trzecia, Pan Tadeusz, Lalka, później Wesele, Wybrane opowiadanie Brunona Schulza, Gombrowicza, Ferdydurkę. To jest taki przypis, że w całości lub części, to też musimy wziąć pod uwagę, wiersze wybranych poetów i inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela. I zanim zaczniemy skreślać te lektury, czyli wybierać, że ta może być, ta, tej może nie być, to spójrzmy na to, jak wyglądały egzaminy maturalne w poprzednich latach, czyli kiedy, jaka lektura została przywołana. No i jak patrzycie na tabelę, którą zapewne widzicie, to mamy Lalkę, później w 2016 roku Dziady, część czwarta, czyli to był tylko fragment i proszono o to, aby się odwołać do fragmentu i do innych utworów. Później znowu była taka praktyka, czyli tylko fragment i proszono o odwołanie się do innego utworu. Później Lalka, Dziady, część trzecia, no i ostatnio w 2020 roku Wesele. Więc to było, jeśli chodzi o tematy do tej pory. A później, gdy patrzymy na czytanie ze zrozumieniem i na tę lekturę do rozpoznania, to widzimy, że w dwóch rocznikach jej nie było w ogóle. Trzy razy był Pan Tadeusz i raz było Wesele. Więc tak to się plasowało, jak widzimy tę listę jedną, tę listę drugą, czy te listy, to możemy teraz znowu wrócić do lektur i sobie popatrzeć na to, co w takim wypadku może być. No i słuchajcie, ja bym przede wszystkim skreśliła na początku lektury z poziomu gimnazjum ogwiazdkowane, ponieważ no, zapewne ich nie będzie, nigdy ich nie było, nie były bazą do wypracowania maturalnego. Mówimy oczywiście o tym czasie od 2015 roku, no bo w sumie, skoro są inne lektury poznane na poziomie liceum, no to tu bym uznała, że tego raczej nie będzie. Następnie mamy te kolejne lektury ogwiazdkowane, czyli licealne. I teraz nie myślimy w ogóle o tych dwóch ostatnich punktach, czyli wiersze wybranych poetów, inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela, bo to są takie punkty nieogwiazdkowane, które ma, jakby to są szerokie punkty. Nie będzie raczej fragmentu z tej kategorii, ponieważ muszą w przypadku tego jednego tematu być to lektury ogwiazdkowane. Od razu skreśliłabym też Bogu Rodzice, ponieważ jak widzieliście w filmie o zmianach na maturze, w tym roku też skreślono te kwestie związane z historycznym rozwojem języka, więc Bogu Rodzica raczej tutaj nie pasuje. Zresztą nie było jej do tej pory i nie wydaje mi się, żeby to był najprzyjemniejszy pomysł na po prostu taki utwór do analizy. Dalej mamy Kochanowskiego, no i znowu ta dowolność, wybrane pieśni, treny i tak dalej, psalmy sprawia, że także bym go skreśliła. Skreśliłabym też Wybrane opowiadanie Brunona Schulza, no bo to by było bardzo trudne dla Was, myślę, dla większości. Ferdydurkę, ponieważ mamy taką wręcz furtkę, że może być znana w całości lub w części, no więc ona odpada. No i co nam zatem zostaje? Wesele, Lalka, Dziady, część trzecia i Pan Tadeusz. No i teraz tak, Wesele było w tamtym roku, no to bez przesady. To mamy Dziady, część trzecia, Pan Tadeusz i Lalka. To są nasi pretendenci. Mnie serduszko bije w stronę Lalki. Tak bym powiedziała. No ale oczywiście mogę się mylić. Niemniej ta droga dojścia do tego może być dla Was nawet cenniejsza niż sam typ, niż sama Lalka, ale Pan Tadeo, Dziady, część trzecia i Lalka. Tutaj bym na Waszym miejscu położyła nacisk. Trudno wyrokować, co będzie w tym drugim temacie rozprawki, skoro fragment będzie pochodził z lektury spoza kanonu. Mi do głowy przyszli chłopi i przez chwilę, nie wiem dlaczego, Szekspir, Macbeth jakoś tak się pojawił, ale no to są po prostu, to jest wróżenie z fusów, bo do tej pory nie było możliwości wyboru tematu na maturze, więc tak mi po prostu serce zabiło, że być może taki Macbeth jest dość wyrazisty, czytany, ludzie rozumieją, o co chodzi, więc
twórcy Matury może chcieli być uprzejmi i tego Macbetha powołać tutaj do obecności. No ale to jest jedna sprawa. No i teraz zobaczmy na to, co też możecie rozpoznawać w czytaniu ze zrozumieniem. Również bym tę całą skreślankę powtórzyła, tę, którą poprowadziłam przed chwilą. No i biorąc pod uwagę, że był Pan Tadeusz 3 razy, było wesele, no to patrzę na Dziady część 3 i patrzę na znowu lalkę, ale że lalka nam odpadła, no bo już jest jako ten główny tekst w naszej głowie, to nie wiem dlaczego, ale te Dziady część 3 mi się jakoś tutaj kojarzą, więc w tę stronę bym może poszła. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze zachęcam Was do sprawdzania mnie, poszerzania tych treści, komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, albo do zmian na maturze, czy tematów rozprawek, albo samych lektur, to zadawajcie je proszę w komentarzach właśnie. Ja jestem tam obecna, ale widzę też, że coraz częściej Wy sobie po prostu doradzacie, co jest szalenie miłe. Ściskam Was więc mocno. Jeżeli macie chęć przygotować się ze mną do matury, to zapraszam do kursów do matury albo na kursy do matury i notatki.matury.pl. Tam znajdziecie moje materiały. To co? Uściski, do zobaczenia na Instagramie. Tam będę Was prosić o zdanie na temat kolejnego filmu i działamy! Buziaki! Pa!